zajęcie swoich miejsc i wyciszenie telefonów komórkowych. Symbol miłości ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i zwycięstwa. Proszę wszystkich zebranych o odśpiewanie hymnu państwowego. Baczność do hymnu. Yeah.
Polakami. Dał nam przykład, bo naprawdę jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz do Polski, z ziemi polskiej do Polski. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Jak Czarniecki do Poznania, po szwedzkim zaborze. Dla ojczyzny ratowania wrócił się przez morze. Marsz, marsz do Polski, z ziemi polskiej do Polski. Za twoim przewodem złączył się. To jedno, to Polska.
Wyzwanie tej ziemi, rzucone przodkom i nam, by stanowić o wspólnym dobru i mową własną, jak sztandar, by śpiewać dzieje. Patrzymy na sprawę niepodległości Rzeczypospolitej jako na rzeczywistość historyczną, a zarazem jako na fakt budujący naszą przyszłość. Rzeczywistość historyczna to najpierw odzyskiwanie ojczyzny w ogóle, a później zdobywanie jej niepodległości. Odzyskać ojczyznę znaczyło tyle, co ocalić tożsamość Polski i Polaków od społecznej i narodowej niepamięci. Ten proces dokonywał się poprzez rodziców, nauczycieli, ludzi kultury, którzy głosili prawdę o historii Polski, wiedzę o kulturze języka polskiego. To było istotne zmaganie się o polskość przeciwko rusyfikacji i germanizacji. Świadomość potrzeby niepodległości zrodziła też takie inicjatywy, jak tajne kursy naukowe czy wolną wszechnicę polską. A tam, gdzie były to możliwe z racji legalnej autonomii, powstały jak na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, swoiste centra ruchu niepodległościowego. Pytasz mnie, czym ojczyzna jest, odpowiem, czyś chociaż raz chodził w poręku w Krakowie, czyś widział bal, komnaty, krużganki, miejsca, gdzie przeszłość dodaje ci sił z tej historii wielkiej dumy, z mocy mocnej i cudnej, czerpiesz dzisiaj wiarę. Los. Króla dzwon, co kraj przenika, mowa skarbi wzrok sęczyka, przeszłość wielka wzniosła, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. Jest jeszcze coś, co ten kraj różni od innych, w uszach ci brzmi, od najmłodszych lat dziecinnych, wypełnia place, ulice i domy, znajomy zgiełk, twoja mowa, co lśni, piękne pierwsze mickie czoło. Powieściami się kilczą, z tej mowy, jak ze źródła, czerpiesz siłę swą. Mądry bajki Krasickiego, poematy Słowackiego, przeżyć twych bogactwo, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. Dzisiaj ty żyjesz w kraju tak bogatym historią swą, mową sztuką te trzy kwiaty trzymasz w swych rękach jak schedę pokory. Muszą wciąż kwitnąć, by kraj dalej trwał. Bez historii mowy sztuki, bez mądrości tej znaki, palą się za bezimienny kraj. Dziś ojczyzna jest w potrzebie, czeka ciebie, wierzy w ciebie. Tysiąc lat historii, patrzy w serce twe. Masz ojca najlepszego, by służył Polsce jeszcze. Bicie na twą pomoc, dziś ojczyzna twa, dziś ojczyzna twa. Poprzez uszanowanie dla darów nieba tęskno mi.
Panie, do kraju tego, gdzie winą jest dużą, popsować gniazdo na gruszy bocianie, bo wszystkim służą, tęskno mi, Panie. Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony są, jak odwieczne Chrystusa wyznanie, bądź pochwalony, tęskno mi, Panie. Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej, której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie, równie niewinnej. Tęskno mi, Panie, do beztęsknoty i do bezmyślenia, do tych, co mają tak za tak, nie za nie, bez światło cienia. Tęskno mi, Panie. Rewolucji 1905-1907 Józef Piłsudski zdał sobie sprawę, że walka o niepodległość nie może być wyłącznie złożona w ręce klasy robotniczej. Musi stać się wysiłkiem, troską i sprawą całego narodu. W odpowiednim sprzyjającym momencie historii naród podjął czyn walki o niepodległość. Ten czyn wyrastał z Konfederacji Barskiej, insurekcji kościuszkowskiej, kampanii napoleońskich i tradycji powstań narodowych listopadowego, styczniowego i trzech powstań śląskich. Te nadzieje nie te licho marną, co rdzeń spróchnia w wątły kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Miejcie odwagę, nie tę jednodniową, co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska, lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową nie da się zepchnąć swego stanowiska. Ten czyn stał się dziełem wielkich polityków i wodzów.
Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Kazimierza Sosnkowskiego, Józefa Hallera. A przecież ten czyn stał się dziełem przede wszystkim tych, którzy na sos rzucili swój życia los. Starych ojców naszych szlakiem, przez krew idzie ku wolności, z dawną pieśnią, dawnym szlakiem, my, żołnierze sercem prości, silni wiarą i nadzieją, że tam kiedyś świty dnieją, niech za nami nikt nie woła, niech tam po nas nikt nie płacze, górą jasne niesiem czoła, radość w piersiach nam kołacze, duma ogniem, lica płoni, że idziemy jako oni, starych ojców naszych szlakiem, przez krew idzie w jutra wschody, z dawną pieśnią, dawnym znakiem, na śmiertelne idziem gody, by z krwi naszej żywot wzięła ta, co jeszcze nie zginęła. Miała matka trzech synów.
Dwóch mądrych było w domu, a trzeci, najładniejszy, wstąpił do legionów i poszedł na wojenkę. Prog wąchał i bagnety, a żadna ci go kula nie drasła, niestety. Za rok wraca do domu, jedzie se bez pole, a na piersiach dyndają mu 3 złote mentole. Jeden dostał za to, że Moskali omijał, drugi przysłał mu cesarz, bo wszy dobrze biją, a trzeci złoty mentol na wstążce zawieszony kupił se w Krakowie za 4 korony. Buciska podarł całkiem, zarekwirował szkapę, a że kulawa była, zdrutował jej łapę. I wraca do matuli, a matula w koszuli wyszła na powitanie i sprawiła mu lanie. Oj, matulu, matulu, lepiej pilnować się roli, niżeli do legionów i szukać mentoli. Po Polskę cię, huncwodzie, wysłałam w krwawe pole, a ty mi austriackie przynosisz mentole? Wynoś się na front znowu, nie dam ci gnić w chałupie, a cesarskie mentole powieś se na słupie. Thank you.
Wstań, Polsko moja, uderz w czyn, idź znów przeboje w bój szalony, już płonie ląd podziemnych min, krwawą godzinę wybiły dzwony, zerwane pęta, uderz w czyn. Wstań, Polsko moja, strząśnij proch, żałosne marzeń uciszył kania, za tobą zimny smutków loch, przed tobą świty zmartwychwstania, z anielskich skrzydeł strząśnij proch. Przekazuje Józefowi Piłsudskiemu naczelne dowództwo nad tworzącą się armią polską. Kończy się pierwsza wojna światowa. Oddziały Wojska Polskiego defilują przed Zamkiem Królewskim w Warszawie. Poeta powie: wtedy wszystkie dzwony krakowskie zadzwonią, a kolumnie zygmuntowskiej Tatry się pokłonią. Na ulicę wylegają tłumy ludzi. Jest mroźny dzień. Konie walą ziemię kopytami.
Wydali i podpisali rozkaz wymordowania polskich oficerów, policjantów i funkcjonariuszy Korpusu Ochrony Pogranicza. Ludzie ci znaleźli się w sowieckiej niewoli, będącej skutkiem wiarołomnej napaści Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich na broniącą się przed Niemcami Polskę. 17 września 1939 roku faktycznie oznaczał dla ponad 20 tysięcy reprezentantów polskiej inteligencji wyrok śmierci. Dla Polski zaś utratę znacznej części warstwy przywódczej, co miało odegrać niebagatelną rolę w latach powojennych, w trakcie utrwalenia władzy ludowej w naszym kraju. Tylko guziki nieugięte przetrwały śmierć. Świadkowie zbrodni z głębin wychodzą na powierzchnię. Jedyny pomnik na ich grobie. Są, aby świadczyć. Bóg policzy i ulituje się nad nimi, lecz jak zmartwychwstać mają ciałem, kiedy są lepką cząstką ziemi. Przyleciał ptak, przepływa obłok, upada liść, kiełkuje ślad, i cisza jest na wysokościach, i dymi mgłą katyński las. Tylko guziki nieugięte, potężny głos zamilkłych chórów. Tylko guziki nieugięte, guziki z płaszczy i mundurów. Skreślam dziś do ciebie kilka słów, chociaż wiem, nie dojdą pewne znów. Piszę stąd do ciebie ten ostatni raz. Żegnaj już, kochanie. Same nie wam sny.
jeszcze myśl ostatnia. Kocham was. Największy zryw militarny w okupowanej przez Niemców Europie. Nierówna walka trwała 63 dni. 1 sierpnia 1944 roku, po latach nieludzkiej i zbrodniczej okupacji niemieckiej, która każdego dnia przynosiła nowe zbrodnie, warszawiacy chwycili za broń. Powstanie to było uosobieniem kluczowych wartości, takich jak patriotyzm, wolność czy determinacja w przeciwstawianiu się wrogom. Pamiętaj, nie wolno ci zwątpić w wolność, co przyjdzie, choćbyś padł. Pamiętaj, że na ciebie patrzy ogromny i zdumiony świat. I wiedz, że krokiem w nędznym bucie, jak pomnik gdzieś w historię wrastasz. I wiedz, że w sercu twoim biją uparte serce tego miasta. Choćby zawiodła wszelka pomoc, choć przyjdą dni głodu i moru, ostatniej stawki nie przegramy. Stawki naszego honoru. Żywej krwi, morza cierpień, samotności wdów, płaczu sierot, tęsknoty matek. Po niewielkim wygnańcu, tortur uwięzionych, krzyku mordowanych. Bohaterstwa powstańców, walk żołnierzy, pieśni poetów, ksiąg pisarzy.
Z pracy i ofiar narodu, z modlitw kościoła, ze zgliszcz, ruin i popiołu. Z niezłomnej wiary pokoleń, z niepokonanej nadziei, z gorącej miłości milionów swych synów i córek. Po 123 latach niewoli, po 5 latach okupacji, nasza ukochana Matko Polsko, zmartwychwstałaś. Dla Ciebie zjadłe smakują trucizny, dla Ciebie więzy, pęta niezelżywe. Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny, gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe. Byle Cię można wspomóc, byle wspierać, nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać. Rzeczywistość odzyskania ojczyzny i niepodległości nie zamyka się wyłącznie w obszarze historii. Jest rzeczywistością wciąż aktualną, gdyż zawsze aktualna pozostaje sprawa samej wolności człowieka i narodu. Wolność stale trzeba zdobywać, nie można jej posiadać. Przychodzi jako dar, utrzymuje się poprzez zmaganie. Yeah.
panu prezydentowi, dyrektorom szkół i przedszkoli, wszystkim gościom i delegacjom za wysłuchanie programu artystycznego przygotowanego przez uczniów Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4 w Knurowie. A teraz zapraszamy do wspólnego śpiewania. Przewidziane punkt dotyczący jakichś przemówień. Myślę, że każdy
z was na swój sposób przemyśli, przeżyje to, czego byliśmy dzisiaj świadkami. Myślę, że... Ale pani mi nie uciekają tu, bo to jest kolejny punkt mojego wystąpienia. Myślę, że to, co żeśmy zobaczyli, naprawdę jestem pod dużym wrażeniem. Nie to, że akurat to moi nauczyciele przygotowali. Natomiast kiedy 5 lat temu obchodziliśmy 95. rocznicę odzyskania niepodległości, byliśmy w kinie Kino Scena Kultura. Też było pełne kino. Bardzo ładnie to wyszło. I powiedzieliśmy sobie, spotykamy się za 5 lat. Dożyliśmy w pełnym składzie, natomiast widownia już jest zupełnie inna. Mówię to do starszych obecnych na dzisiejszej Akademii i myślę, że również i oni coś z tej Akademii dzisiaj wyniosą. Moi drodzy, bardzo serdecznie pozwólcie, że w tym miejscu podziękuję w imieniu pani dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4, która z przyczyn obowiązków służbowych nie mogła dzisiaj z nami być, ale w moim skromnym imieniu, w imieniu pani wicedyrektor Joanny Kapuśniak i myślę, że nas wszystkich podziękujemy osobom, które nie szczędziły czasu ani poświęcenia, żeby to wszystko ładnie wyszło. Ja bym prosił tutaj na scenę panią Jolantę Świech, panią Marię Sobstyl, panią Marzenę Krawczyk i panią Beatę Mazurek. Na chwilę będziemy was wszyscy zobaczyć. Zapraszam. Zaczekam spokojnie. Proszę bardzo. To są te panie, które sprawiły, że serca nam rosną. Pani Jolanta Świech, pani Beata Mazurek, pani Maria Sobstyn i pani Marzena Krawczyk. Już nie będę dzielił, kto za co był odpowiedzialny, natomiast to, co tu widzimy, to, co żeśmy przeżyli, to jest ich zasługa, przepraszam bardzo. Ogromne brawa, serdecznie nam dziękuję. Moi drodzy, reforma sprawiła, że na scenie pojawili się i ci najmniejsi, którzy złapali nas za serce, i ci troszeczkę starsi. Myślę, że połączenie tych dwóch rozmiarów sprawiło, że jeszcze bardziej zaczęliśmy przyglądać się temu, jak to wszystko pięknie wygląda. Ta grupa chociaż stanie tutaj dobrze, bo stańcie już na scenę, was nie będę wołał. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem naszego talentu, opanowania treny, dykcji i takiej gry aktorskiej. Naprawdę bardzo serdecznie wam dziękuję. Moi drodzy, w tym miejscu serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy skorzystali z naszego zaproszenia. Dziękuję panu prezydentowi, radnym, dyrektorom szkół miejskich, przedszkoli, dyrektorce Miejskiego Centrum Edukacji, wam, kochana delegacja wszystkich szkół naszego miasta, nauczycielom, opiekunom i wszystkim, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Mignęło mi się kilku rodziców, więc również też im bardzo serdecznie dziękuję. Moi drodzy, ja jestem pod wrażeniem, cieszę się, że wy również byliście tego świadkami. Piękna Akademia, preludium do tego, co czeka nas jutro, bo wszystkie szkoły, z tego co wiem, zgłosiły swój angaż do śpiewania hymnu narodowego, 11.11, pamiętamy wszyscy. Też szkoła nr 4 w tym bierze udział. A w niedzielę, korzystając z okazji, zapraszam was, oczywiście oprócz delegacji, które przyjdą, na uroczyste obchody Święta Niepodległości Polski o godzinie 10, jeśli się nie mylę, to krzyczeć głośno w kościele świętych Cyryla i Metody Prześwięta, potem prawdopodobnie przemarsz pod pomnik, złożenie kwiatów i tam ślubowanie klas mundurowych, jeśli się nie mylę. O 10 knurów Cyryl i Metody. Początek imprezy. Moi drodzy, początek spotkania, imprezy, prześwięta na początku oczywiście.
I tutaj muszę również zareklamować Telewizję Polską, bo około godziny 12 też tam będzie śpiewanie hymnu narodowego. Myślę, że kto nie będzie dysponował czasem, aby przyjść na te wspólne uroczystości w Knurowie, myślę, że w tym momencie trzeba oglądać telewizję, moi drodzy. Bo my jesteśmy tak stworzeni, że oglądamy od końca do końca, wybiórczo, krytycznie, o 12 prawdopodobnie tam jest ta impreza transmitowana. Czy ja o czym zapomniałem? Mam nadzieję, że nie. Serdecznie dziękuję przy opuszczaniu domu. Aha, dziękuję gospodarzu, Centrum Kultury za udostępnienie sali. Czy jest pani Jolanta Szafra, nie zna sali? Pani kierownik tego miejsca nie ma? Była przed chwilą. Pani Julu, bardzo serdecznie pani dziękujemy. Dziękujemy dyrektorowi Kosowskiemu, dyrektorowi Centrum Kultury i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób nam pomogli. Panu akustykowi dziękuję, bo oni kurczę zawsze zapomnę, teraz już nie. Serdecznie dziękuję za nagłośnienie, za efekty wizualne. Wszystkiego dobrego. A teraz powolutku, tam uważajcie w szatni na siebie, znajdźcie swoich nauczycieli, opiekunów. Jeszcze raz proszę podziękować dyrektorom, że wysłali delegację tutaj. A młodzież gimnazjum i podstawowej, słuchajcie nauczycieli.